Kto został MVP tego meczu? MVP Szymon Szewczyk. A bardzo ciekawy wybór. Coś zobaczyli tutaj decydenci w grze Szymona Szewczyka jako najważniejszego gracza meczu. Żadnej straty nie miał. Żadnej straty nie miał. Miał dwa faule. 15 minut, 12 sekund zagrał. 4 na 7 z gry, 4 na 5 za 3 punkty. Dwie zbiórki, bez asyst. Nie dał się zablokować ani razu i został MVP Suzuki Super Pucharu Polski. I dostanie także zegarek. 37-letni weteran. Pamiętamy jego powrót po kontuzji odniesionej podczas Pucharu Polski. W zeszłym sezonie bohater finału bez wątpienia, kiedy zabrakło Sipas Sobinę, zabrakło Michała Ignerskiego po kontuzjach. Teraz wziął na siebie walkę pod koszem. No i ma indywidualne trofeum tutaj w tym meczu.